Cześć, w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, będziemy robić takie lagi, regenerować je. Nie wiem, czy można to w ogóle tak nazwać. A zatem, jaki plan jest na to? Rozbieram całość, wymieniam te uszczelniacze. Oczywiście uszczelniacz olejowy i zgarniający, przeciwpyłowy, przeciwkurzowy. Nie będzie taka harmonijka, jak tutaj jest, bo nie udało mi się takiej znaleźć. Będą zwykłe i zobaczymy, czy w ogóle zwykłe można założyć do takich lag. Pokażę Wam, jak to rozkręcić, ile wlać do takiej lagi oleju, jakiego oleju oczywiście do amortyzatorów, nie? I zobaczymy, w jakim to jest stanie. Osobno później sobie golenie wyszlifuję i polakieruję, ale to nie będę nagrywać tego. Przeszlifuję tutaj te rury, bo widzicie, jak to wygląda. Nie za ciekawie, nie? Jak wyjąć takie lagi ze skutera? Normalnie, jak najszybciej. Odkręcamy koło, odkręcamy mocowanie błotnika, wyjmujemy błotnik. Luzujemy sobie najpierw górne śruby korków. Luzujemy, nie odkręcamy jeszcze całkowicie. Odkręcamy całkowicie tutaj dwie śruby od mocowania tych lag. Odkręcamy śrubę z korków i wtedy lagami wyjeżdżamy. Ta śruba zapobiega temu, żeby laga się nie wysunęła w tą stronę, gdyby te się poluzowały. I co robimy dalej? Mamy już to wyjęte, tutaj poluzowane. I teraz musimy skręcić sobie górną śrubę, żeby był większy stopień ściśnięcia tej lagi. Ok, jest skręcone. Teraz imbus od dołu jest, w moim przypadku, nie gwarantuję, że u Was będzie taki sam. Szóstka od dołu, imbusik nakładam, wbijam go. Już mi tutaj się wysunęło, także muszę skręcić. Teraz mam tutaj nasadkę, jak widzicie. I sprawa jest tego typu. Nie można ciągnąć, bo wtedy laga będzie Wam się odkręcać. Tylko musicie sobie docisnąć tą przeduszkę, cały klucz. Nie powinienem tego uderzać w grzechotkę, no ale to jest moja grzechotka. Jeśli ją popsuję, to ja sobie ją popsuję. Wy sobie weźcie jakąś rurkę czy coś i przez sztywny przegub uderzcie. Jedno solidne, szybkie uderzenie. Teraz normalnie nam się to odkręca. Luzujemy, nie odkręcamy do końca, luzujemy u góry. Odkręcamy ten korek. Można sobie szmatę tutaj dać, ja nie daję, bo i tak później będę czyścić ten stół. Wykręcamy. No i leje nam się olej. Normalne to jest. Korek odkładamy na bok. Teraz możemy tą śrubę tutaj odkręcić. Wykręcę tą śrubę. Wyleję ten olej. Zobaczcie, jaka tu jest sprężyna. Nie ma znaczenia, jak ją obrócicie. Tak czy siak będzie dobrze. Wyciągamy lagę. No i nasz goleń, który będziemy szlifować. Tutaj może w ten sposób to zrobię. Przechylam do góry nogami. Czymś bym musiał to przecisnąć. O, jest. Sprawdzam tutaj ten element. Ten pierścionek teflonowy, który utrzymuje nam ciśnienie. Nie jest pęknięty, więc jest w porządku. Dobra, nie widzę, żeby tutaj była podkładka. Tu od góry mamy imbus. Jeśli Wam się to obkręca i nie chce pójść, to tu od góry macie imbus numer 8. W goleniu powinna być podkładka. Kurde, nie ma. Potem jeszcze raz wszystko sprawdzę, ale powinna być podkładka tutaj od dołu. I załóżmy ten scenariusz, iż nie dało się tego odkręcić. To się obraca ta śruba. No i co zrobić? Odkręcamy korek. Mniejsza z tym, musicie tutaj imbus zablokować u góry i dopiero odkręcać dół. Można na Allegro kupić przeduszki różnego rodzaju, długie. Ok, jak widzicie, mam zapiętą tą lagę. Od razu muszę odznaczyć tutaj miejsce, gdzie pracuje laga, czyli gdzieś do tego miejsca. I tu nie będę działać agresywnie. Dlatego od razu sobie też to miejsce zabezpieczę. I tu cały ten obszar będę szlifować do żywego, żeby pozbyć się rdzy. A później ten obszar zobaczę, albo będzie lakierowany, albo będzie taśma przyklejona. Zobaczę, coś wymyślę. Na pewno, gdy wyszlifuję tą rdzę, odsłoni się podkład, czyli miedź, ponieważ żeby wychromować element, trzeba nałożyć miedź. Na miedź nikiel, a chrom jest po prostu powłoką zabezpieczającą, żeby nikiel nie korodował. Także obroty szlifuję, papier 60, tu jest bardzo dużo rdzy. Powiem Wam, no, większych cudów tu nie zrobię. Niestety tak to będę musiał zostawić. I zdecyduję się na taśmę izolacyjną. Ta rdza jest w głąb materiału tutaj, ale no jest lepiej niż było, tak?
Dobra, także teraz odklejam tą taśmę papierową i całą lagę lecę papierem P800, P1200, żeby po prostu mikrorysy zeszlifować takie, co są na przykład tutaj, w tym miejscu. Teraz z tego kleju muszę lagę wytrzeć. I oczywiście będziemy lecieć teraz na mokro. Możemy lecieć to olejem, czyli zwilżamy sobie olejem to. Przecieramy i sprawdzamy. Powiem Wam, że nawet po tym papierze 1200 bym to zostawił. Najwyżej ja później będę miał wyciek. W tym miejscu są takie rysy, nie wiem czy to zobaczycie. I z tym już nic nie zrobię. Miałem wymieniać tutaj uszczelniacze, jak wiecie. No i zamówiłem sobie uszczelniacze. Proszę, tu jest numer GY6 Gmoto. Nie wiem, ale to są uszczelniacze pod Zip Vapor i tak dalej, i tak dalej. Jakie zdziwienie przed chwilą miałem, gdy sobie to przymierzyłem, że to nie pasuje. Tutaj nie pasował, tutaj mamy wymiar 26x37, a tutaj mamy 27x39x10,5. A tutaj są zupełnie inne rozmiary. 37 na zewnątrz jest, tutaj jest 39. I te 2 mm już sprawia to, że tutaj to nie wejdzie. Peszek, co? Powiecie. Widzicie, skuter, skuterowi nierówny, laga ladze również. Dobra, także ja z Wami się żegnam, jeśli uda mi się coś znaleźć, to dogram część filmiku, jeśli nie, no to niestety na razie.